Czy chcesz się dowiedzieć, o co chodzi z tymi różnymi rodzajami robali w Worms Revolution Extreme? Odpowiedzi na to pytanie dostarcza szkolenie siódme, robale. Cześć, jestem Efrio, a to już kolejny mój poradnik do Worms Revolution Extreme. I czas na szkolenie siódme, robale. W tej misji zapoznasz się z nowymi rodzajami robali. Poznasz zwiadowcę, strażnika i naukowca. Przekonajmy się, co potrafi każdy z nich. No to start. This mission is a look at warfare on a personal level and how you can take advantage of the different types of worms. There are in total four types: the scientist, heavy, scout and soldier. They all have hopes, dreams and feelings too, you know. Whatever. Let's kill something. Come on in. Ten robal to żołnierz. Jest uniwersalny. Przejmij skrzynkę. Dobrze. No to teraz kwadratem. Skok pojedynczy. Podwójny. Bomba odłamkowa. Wyeliminuj tych wrogów. No to widać problem z teksturami dla tej szczątków tej bomby. No i teraz trafić. Trzeba mieć troszkę wyczucia. Spróbuję tak do połowy. I wystarczyło. Observe the scientist's worm. Fascinating. Get the crate near Boffin, boy, pronto. To jest naukowiec. Jest słaby, ale może zwiększyć poziom żywotności drużyny w każdej turze. Czyli wystarczy, że jest w drużynie. Ups. Atak z powietrza. Zniszcz nieprzyjaciela i teraz prawą gałką sobie wyrównam. Wybieram atak z powietrza. O, teraz lewą gałką. I zaznaczam cel. I wystarczyło. Heavy worms are brutes and never give up their seats for old lady worms. Collect the crate nearby. To jest strażnik. Powolny, ale za to potężny. Przejmij skrzynkę. Dynamit. Zniszcz nieprzyjaciela. Stawiam dynamit i uciekam. Poor scab worms. They're weapon fodder, but fast. Take him for a spin. You'll see what I mean. To jest zwiadowca. Szybki i zwinny, ale także bardzo słaby. No i weź to. No to trzeba będzie się dostać w tamto miejsce. Oh. Podwójne użycie kwadratu i można było się tam dostać. Smocza kula. The last enemy in this campaign.
For him, the war is over. Kill him. I'm sorry about that voice. Nie martw się. Zwiadowca może z łatwością przeskakiwać miny. No i teraz załatwić tego wroga. Wyskok ma dosyć daleki. Nie jest daleko, tylko zwiadowca może się przedostać. I tutaj bardzo wąskie przejście. No i można załatwić tego wroga. Smocza kula. A pleasing result for the glorious seventh. Let's get some chips. We deserve it. Misja udana. Gratulacje, Efrio. Linki do wszystkich moich poradników z tej serii znajdziesz w opisie tego filmu. A jeżeli jesteś tu po raz pierwszy, to zachęcam do subskrypcji mojego kanału. To by było na tyle. Dzięki za oglądanie. Cześć!